Protest rolników w Brukseli zdziwił unijnych polityków. Tego się nie spodziewali. Policja wysyła wszystkie siły na protest rolników w Warszawie. Rolnicy pokazujący transport zboża mają problem z ukraińskimi służbami specjalnymi. Belgijska policja w Brukseli szacuje, że w poniedziałek wjechało około 900 ciągników, które blokowały ulice głównie w dzielnicy europejskiej. Traktory przez cały dzień napływały do miasta, poinformowała belgijska telewizja. Rolnicy protestują przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej. W trakcie protestów trzech policjantów odniosło obrażenia. Annelies Verlinden, federalna minister spraw wewnętrznych Belgii, zaapelowała do policji o identyfikację osób, które podczas protestów zachowywały się agresywnie. Do dzielnicy europejskiej wjechało 900 traktorów. Rolnicy podpalili opony przed policyjnymi blokadami drogowymi w pobliżu ronda Schumana, gdzie znajdują się instytucje unijne. Część traktorów zdołała przebić się przez policyjne blokady. Niektórzy uczestnicy protestu starli się z policją, a kilku rzuciło w funkcjonariuszy butelkami. Siły policyjne użyły gazu łzawiącego oraz armatek wodnych, aby ugasić płomienie, gdy demonstranci wzniecili nowe ogniska z opon, wydzielając gęsty czarny dym w dzielnicy europejskiej. Według informacji agencji Belga, jednym z głównych postulatów organizacji rolniczych jest wycofanie się Unii Europejskiej z umów o wolnym handlu, takich jak te zawarte z krajami organizacji Mercosur, czyli Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem. Ten temat będzie omawiany na nadchodzącym spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa. Celem umowy Unia-Mercosur jest zwiększenie przepływu towarów między Unią a krajami Ameryki Południowej. Zgodnie z tym porozumieniem planowane jest m.in. obniżenie ceł oraz ograniczeń ilościowych na mięso i inne produkty rolne. Według protestujących zawarcie tej umowy będzie miało negatywne konsekwencje dla rolników z Europy Zachodniej, gdyż stworzy dla nich nieuczciwą konkurencję. Oprócz wycofania się z umów handlowych dotyczących rolnictwa, rolnicy, jak donosi Belga, domagają się także uczciwych wynagrodzeń i reformy unijnej polityki rolnej. Protestują przeciwko propozycjom Komisji Europejskiej, takim jak na przykład ograniczenie wykorzystania gruntów rolnych w Unii. To już druga w ciągu miesiąca tak duża demonstracja rolników w Brukseli. 1 lutego ponad 1000 traktorów sparaliżowało stolicę Belgii, gdy odbywał się w niej unijny szczyt. Włoski minister rolnictwa i suwerenności żywnościowej, Francesco Lollobrigida, wezwał Komisję Europejską do przyznania się do popełnionych błędów oraz dokonania zmian w unijnej polityce rolnej. Podczas spotkania unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli oraz w trakcie protestów blokujących drogi, minister Lollobrigida skrytykował obecną strukturę unijnej polityki rolnej, nazywając ją źle napisaną i domagając się istotnych zmian. Lollobrigida podkreślił, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca Europa musi zmienić kierunek, uwzględniając zmieniające się realia geopolityczne oraz dynamikę rynku i globalnej konkurencji. W kontekście skutków wojny na Ukrainie, napięć na Bliskim Wschodzie oraz zmian klimatycznych, minister apeluje o uproszczenie reguł unijnej polityki rolnej oraz wzmocnienie dochodów rolników. Jego stanowcze słowa podkreślają potrzebę wprowadzenia istotnych zmian mających na celu wsparcie rolników jako zarządców swoich upraw. Wskazał także na rolę włoskiego rządu w debacie europejskiej, podkreślając aktywne zaangażowanie we wpływ na decyzje dotyczące rolnictwa. Tymczasem portal Politico zauważa narastający bunt rolników przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Protesty rolników, które obejmują wiele krajów europejskich, wyrażają sprzeciw wobec założeń ekologicznych, uznając je za szkodliwe dla produkcji rolno-spożywczej. Zieloni mogą odczuć konsekwencje tych protestów podczas nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. W obliczu narastającej konfrontacji między interesami rolników a postulatami ekologicznymi, kluczowe staje się znalezienie równowagi pomiędzy ochroną środowiska a zapewnieniem dochodów rolnikom. Dążenie do kompromisu i dialogu między stronami konfliktu może być kluczem do znalezienia rozwiązania korzystnego dla wszystkich zaangażowanych stron. W Brukseli niektórzy z demonstrantów podczas dźwięków klaksonów rzucali petardami, jajkami, a nawet pomarańczami w policję. Deszcz w Brukseli uniemożliwił podpalanie kolejnych stosów opon i stert słomy, które rolnicy przewieźli na protesty. W mieście było słychać policyjne syreny. Centrum protestu znalazło się w okolicach ronda Schumana, gdzie zlokalizowane są główne instytucje unijne,
Komisja Europejska i Rada Unii. W budynku Rady trwały obrady ministrów rolnictwa państw członkowskich, którzy omawiali propozycje Komisji Europejskiej mające poprawić sytuację rolników, między innymi poprzez zwolnienia gospodarstw rolnych z niektórych norm środowiskowych. Chcemy ponownie podkreślić nasz główny postulat – zapewnienie rolnikom godziwych dochodów. Aby to osiągnąć, konieczne jest odejście od polityki wolnego handlu i deregulacji rynku, podkreślił Timothy Pittel, przedstawiciel organizacji rolniczej FUGEA. Federacja Rolnicza twierdzi, że oczekuje od Komisji Europejskiej zdecydowanych działań w tych kwestiach. Niedawne decyzje określa się jako w dużej mierze niewystarczające. Komisja proponuje wstrzymanie niektórych przepisów dotyczących ochrony środowiska, o co nie prosiliśmy, i skorzystanie z uproszczeń administracyjnych. Z pewnością jest to konieczne dla rolników, ale nie spełnia naszego priorytetu, jakim jest ustalanie uczciwych cen, dodał Timothy Pittel. Rolnicy są coraz bardziej wściekli. Właśnie dlatego, że nie widzimy konkretnych działań w sprawie naszego żądania dotyczącego dochodów. Dopóki nie zostaną podjęte zdecydowane działania, zwłaszcza w sprawie wstrzymania porozumienia Unia-Mercosur, nie uspokoimy się i będziemy naciskać, dodał rolnik. Rano, zanim zaczęło padać, rolnicy podpalili stosy opon. Aby ugasić płomienie, policja użyła armatek wodnych. Część traktorów przedarła się przez blokady policyjne. Rolnicy w całej Europie protestują od tygodni, domagając się działań w różnych kwestiach, od reakcji władz na niskie ceny w supermarketach i importu produktów rolnych z zagranicy, który negatywnie wpływa na lokalnych producentów, po rygorystyczne przepisy Unii dotyczące ochrony środowiska oraz ograniczenie importu produktów rolnych z Ukrainy. Morgan Ody, dyrektor generalny organizacji rolniczej La Via Campesina, w rozmowie z agencją Reutersa, podkreślił, że dla większości rolników chodzi o dochód. Chodzi o to, że jesteśmy biedni i chcemy godnie żyć, dodał. Ody, sam będący rolnikiem z Brytanii na północy Francji, wezwał Unię do wyjścia z umów o wolnym handlu, które umożliwiają import tańszych produktów rolniczych. Rolnictwo to przecież chleb, ten chleb, z którego żyje człowiek. Nie samym chlebem on żyje, ale przecież, żeby człowiek żył, musi mieć chleb. Tym cytatem Jana Pawła II. Janusz Wojciechowski otwiera swój tekst o bezpieczeństwie żywnościowym, opublikowany we Wszystko, co najważniejsze. Pisze w nim, że przez pandemię oraz wojnę na Ukrainie w Europie bezpieczeństwo żywnościowe staje dziś na równi z bezpieczeństwem obronnym i energetycznym. W kryzysie pandemii blokada granic spowodowała problemy w transporcie żywności. Nie produkcja żywności się załamała, ale związany z nią transport. System żywnościowy Europy jest silnie uzależniony od długich i dalekich dostaw oraz równie dalekich rynków. Trzeba było pilnie udrażniać granice, organizować zielone korytarze dla transportów towarów rolnych i żywych zwierząt, tworzyć preferencje dla pracowników sezonowych spoza Unii, bez których niektóre sektory rolne nie są w stanie sobie poradzić. Rosyjska agresja na Ukrainę z kolei uświadomiła nam, że walczący dziś bohatersko kraj jest ważnym dostawcą niektórych produktów rolnych do Unii. Stąd pochodzi ponad połowa unijnego importu kukurydzy, prawie 1/4 importu nasion oleistych i prawie 1/5 importu pszenicy. Są to wielkości znaczące, choć nie kluczowe dla systemu żywnościowego Europy. Sytuację rolnictwa pogarsza wielkie uzależnienie od chemii, od nawozów czy pestycydów. Z nawozami jest szczególny problem. Do ich produkcji jest bowiem potrzebny gaz. Ten sam, którego Rosja używa do politycznego i gospodarczego szantażu, zauważa autor. Trzecie zagrożenie to brak wymiany pokoleniowej w rolnictwie i starzenie się społeczności rolników. W Polsce na tle Europy sytuacja jest stosunkowo dobra. Zapewne dzięki pokoleniowej tradycji rolnictwa rodzinnego i szacunkowi do ojcowizny, ale w wielu krajach jest z tym naprawdę źle. Ponad 30% unijnych rolników ma przeszło 65 lat, a są kraje, zwłaszcza na południu Europy, gdzie odsetek ten dochodzi do 50%. Młodych ludzi odstręcza od pracy na roli nie tyle sama ciężka praca, ta bowiem dzięki mechanizacji staje się lżejsza, ile przede wszystkim ogromne ryzyko. Można wykonać wszystko zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą i jednak stracić wszystko z powodu coraz częstszych katastrof naturalnych, fluktuacji na rynkach, czy też wydarzeń politycznych, jak wojna czy związane z nią embarga handlowe. Dzięki za to europejskim podatnikom, ale w dzisiejszym świecie, gdy bezpieczeństwo żywnościowe staje się równie ważne co bezpieczeństwo obronne i energetyczne, a rolnictwem coraz częściej wstrząsają katastrofy klimatyczne,
choroby i epidemie roślin i zwierząt, kryzysy ekonomiczne, polityczne i inne zagrożenia. Wsparcie na tak niskim poziomie może okazać się dla bezpieczeństwa żywnościowego niewystarczające. Dziś rolnicy nie tylko dostarczają nam żywność, ale także stanowią naszą obronę, podkreśla Wojciechowski. Już wczoraj nasza delegacja wybrała się dla Was do Warszawy, żeby zdać relację z protestu rolników. Jutro na kanale pojawi się obszerny materiał pokazujący, co działo się na miejscu. Dlatego zachęcam Cię do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić tej relacji. W momencie tworzenia tego materiału rolnicy właśnie przygotowują się do protestu i blokady Warszawy. Według informacji policja mobilizuje wszystkie dostępne siły. Porządku w stolicy ma pilnować około 4000 funkcjonariuszy, a miasto będzie otoczone dwoma pierścieniami. W policji istnieją obawy, że do protestu dołączą także kibice Legii Warszawa oraz górnicy. Protesty rolnicze zataczają coraz szersze kręgi. Początkowo skoncentrowane były na obszarach przy granicy z Ukrainą, gdzie rolnicy blokowali wjazd do Polski produktów żywnościowych z Ukrainy, szczególnie ziarna i owoce. Jednak teraz szykują się kolejne blokady również w innych częściach kraju, oddalonych od granicy. Dzisiaj odbędzie się wielki protest w Warszawie, a to oznacza wysunięcie całej policji w stolicy na pierwszy plan, a także poza nią. Ze względu na ograniczone siły prewencji w mieście stołecznym, policja będzie zmuszona poprosić o wsparcie inne jednostki z garnizonu stołecznego oraz z innych części Polski. Zabezpieczenie protestów spadnie na komendę stołeczną policji. Rzeczniczka prasowa Marta Gierlicka zapewnia, że funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo zarówno uczestników, jak i mieszkańców Warszawy. To oznacza pełną mobilizację sił policji. Zapowiadają się oprócz rolników także inne grupy. Przy tego typu protestach zawsze jest dużo emocji, więc siły i środki są szacowane adekwatnie do planowanego zgromadzenia, mówi komendant Gierlicka. Trzeba brać pod uwagę wszystko, także stopnie alarmowe obowiązujące w kraju, a do 29 lutego obowiązują stopnie alarmowe Bravo i Charlie. Mogę powiedzieć, że KSP poprosiła i otrzymała wsparcie policjantów z całego kraju, dodaje. Nieoficjalnie wiadomo, że do rolników mogą dołączyć także górnicy związani ze Związkiem Sierpień 80. Na Śląsku trwały rozmowy o ich udziale i jak informuje osoba z sektora bezpieczeństwa, na 99% przyjadą. Walczą o pieniądze na górnictwo, dlatego Ministerstwo Przemysłu ma powstać na Śląsku, żeby w razie czego nie blokowali Warszawy, dlatego policja rzuca na Warszawę wszystko, co ma. Łącznie stolicę ma chronić od 3,5 do nawet 4,5 tysiąca funkcjonariuszy. Policja obawia się, że rolnicy dostaną wsparcie od górników, ale nie tylko. Cały garnizon stołeczny jest postawiony na nogi. Maksymalna liczba policjantów w jednostkach. Kto żyw ma być w robocie? W okolicach Zegrza pozamykano nawet szkoły. Wszyscy obawiają się przyjazdu górników i tego, czy do protestów dołączą kibice Legii. A protesty górnicze i wojny, jakie się wtedy działy, to wśród obecnych policjantów pamięta mało kto, mówi Piotr, policjant z Warszawy. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że rolnicy będą dążyć do dotarcia do urzędów centralnych, na przykład Kancelarii Premiera, Ministerstwa Rolnictwa czy Ministerstwa Klimatu. Mogą przeprowadzić akcje protestacyjne, takie jak wylewanie gnojówki, podobnie jak miało to miejsce w sobotę pod rezydencją rosyjskiego ambasadora. Dlatego policja gromadzi wszystkich dostępnych funkcjonariuszy. Będzie około 1000 osób z prewencji. Młodzi ze staży adaptacyjnych i nieetatowe oddziały prewencji. Do tego dochodzeniówka i śledczy. Oraz drogowcy z całej Polski. A jakby tego było mało, to jeszcze konwojówka i ludzie z ochrony placówek dyplomatycznych, powiedział policjant związany z komendą stołeczną. Wszystkie dostępne środki zostaną uruchomione. Wszystkie możliwe rezerwy. No i oczywiście funkcjonariusze policji z całej Polski. Do tego także policyjni minerzy pirotechnicy. Oraz komponent zabezpieczenia kontrterrorystycznego, czyli policjanci z warszawskiego samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji. A być może także funkcjonariusze Centralnego Punktu Kontroli Błyskawicznej Interwencji Biura Operacji Antyterrorystycznych, co w przypadku dużych zgromadzeń nie jest niczym nadzwyczajnym. Związany z komendą stołeczną policjant tłumaczy, że stolica ma zostać otoczona przez służby dwoma pierścieniami lub też dwoma kordonami. Pierwsza linia to okoliczne powiaty, okalające miasto, tak zwana obwódka. Druga to drogi wjazdowe do miasta, bo Warszawę zablokować bardzo łatwo. Wystarczy skoncentrować się na trasach szybkiego ruchu wiodących do miasta. Zapewne z tego względu mają być pozamykane szkoły w okolicach Zegrza. Wystarczy, jak mówi jeden z naszych rozmówców,
zablokować przejście dla pieszych przy szkole i mamy placówkę w zasadzie wyłączoną. My na dole wiemy niewiele. W jednostkach ludzie zajęci są raczej karuzelą kadrową. Ja po prostu spakowałem torbę, bo jak wyjdę z domu, to nie wiem, kiedy wrócę. Dodaje Piotr, jeden ze stołecznych policjantów. Będzie to wielki test dla nowego komendanta głównego, inspektora Marka Boronia oraz komendanta stołecznego, nadinspektora Pawła Dzierżaka. Boroń, policjant z Centralnego Biura Śledczego Policji i Wywiadu Kryminalnego, mógł dotąd nie mieć do czynienia z dużymi demonstracjami. Natomiast komendant stołeczny musi przygotować Warszawę na poważne wyzwanie, mogące potencjalnie sparaliżować miasto. Rolnicy, jak i działacze polityczni, którzy interweniowali w sprawie zboża na granicy, mają teraz spory problem, o czym opowiedział poseł Ryszard Wilk. Lista śmierci, czy lista wrogów Ukrainy, na którą trafił m.in. pan Hubert Ojdana, lider strajku polskich rolników. Jest tam też kilku posłów Konfederacji. Ja zapewne też tam będę, o co mnie wielu ludzi dopytuje. Co to jest za lista, kto to prowadzi, czy jest to groźne, dlaczego pan Hubert wyjechał z całą swoją rodziną za granicę? Na te pytania właśnie odpowiem w tym nagraniu. Ta lista śmierci Mirotworc to jest nic innego jak strona internetowa, która mieści się pod tym adresem i ma takie logo. Na tej stronie są wpisywane różne osoby, które są uznawane za wrogów Ukrainy. Tak jak na przykład tutaj można zobaczyć nikogo innego, tylko Krzysztofa Bosaka. Na tej samej liście jest tak samo Hubert Ojdana, Grzegorz Braun czy inne osoby. Tutaj jak sobie wpiszecie imię, które chcecie sprawdzić, to wam od razu wyszuka. Żeby było łatwiej, można sobie stronę przetłumaczyć na polski. Hubert Ojdana, bohater, który w ostatnich dniach obnażył całą prawdę o procederze nielegalnego importu z Ukrainy, znalazł się w tarapatach. Otrzymuje ciągłe groźby od Ukraińców i został wpisany na czarną listę SBU, co zmusiło go i jego rodzinę do opuszczenia kraju. I ktoś teraz może postawić pytanie, kto normalny ucieka z tego kraju z całą rodziną, bo ktoś go wpisał na jakąś stronę internetową, może w nią prowadzą jacyś ukraińscy gimnazjaliści. Otóż nie. Można sobie o tym poczytać na przykład na polskiej Wikipedii. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jak wyglądają pracownicy tej strony internetowej. A wyglądają tak. Pracownicy Centrum Mirotworec. Kilku naszych posłów, tak jak już wspomniałem, na tą listę jest wpisanych. Wiele osób mnie dopytuje, czy ja też tam widnieję. Dzisiaj sprawdzałem i jeszcze mnie tam nie ma. Z podkreśleniem na jeszcze. Natomiast nasi posłowie interweniowali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie gruźb od Ukraińców wobec rolnika Huberta Ojdany. I chcieliśmy mu zapewnić przynajmniej ochronę. Jak widać, na razie działania nie były do końca skuteczne, ponieważ pan Hubert stwierdził, że jednak wyjeżdża z kraju. Rys historyczny. Praca Centrum rozpoczęła się w marcu 2014 roku. Od samego początku powstania Centrum rosyjska propaganda i niektóre ukraińskie media promowały tezę, że przywódcami Centrum Mirotworec są doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko i Georgi Tuka. Choć samo Centrum nie ukrywa, że jego dyrektorem jest Roman Zajcew, były pracownik SBU. 10 października 2019 roku prezydent Ukrainy Zełenski powiedział, że Anton Heraszczenko nie jest powiązany z Centrum Mirotworec. 24 listopada 2019 roku poinformował, że pomysł na utworzenie Centrum Mirotworec miał szpieg Głównej Dyrekcji Rozpoznania Ministerstwa Obrony Ukrainy Matiusza Edward. Zadaniem Centrum jest udzielanie pomocy informacyjno-doradczej władzom wykonawczym w celu ostatecznego ustanowienia pokoju i harmonii na Ukrainie. W swojej pracy Centrum zwraca szczególną uwagę na przejawy działań terrorystycznych i separatystycznych na terytorium Ukrainy. I tutaj właśnie są ci panowie, którzy pilnują tego pokoju i harmonii. Oprócz głównej strony internetowej mirotworec.center, o której już wspominałem, i jej kopii, które zawierają bazę danych terrorystów i najemników, Centrum jest właścicielem strony bla bla bla, na której po opracowaniu pracowników Centrum zamieściły archiwa korespondencji urzędników DRM i LRL oraz także ich rosyjskich kuratorów. 3 sierpnia 2016 roku strona internetowa Mirotworec została zarejestrowana jako środek masowego przekazu. 6 sierpnia 2016 roku prawnik Aleksiej Romanow powiedział, że strona Mirotworec jest, jak i również kopie, zostały zarejestrowane na osobę fizyczną Oksana Tinkow w Tajlandii. Oprócz tego na tę samą osobę są zarejestrowane kopie Mirotworec, domeny itd. itd. Jeżeli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, to odsyłam do Wikipedii, natomiast ja panu Hubertowi Ojdanie się w ogóle nie dziwię, jak zobaczył, jak to są sympatyczni pracownicy, którzy dbają o ten pokój i harmonię. I to tak samo tutaj do tych osób, które myślały, że my konferencje prasowe organizujemy w Sejmie, bo jacyś nastolatkowie na Ukrainie sobie założyli stronę i teraz będą straszyć Polaków. Wiele osób, które były na tej liście właśnie, którą przedtem pokazywałem, to dawno już zginęły albo zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach, więc tak wygląda ten cały Mirotworec. Dobrego wieczoru. Dajcie znać w komentarzu, czy popieracie rolników strajkujących w Warszawie? Oraz co sądzicie o proteście rolników w Brukseli? Czy tak ostra demonstracja doprowadzi do reakcji europejskich polityków?
Pewnie wielu z Was zastanawia się, jaka jest przyczyna kryzysu w rolnictwie. Dlaczego ceny w skupie zboża są tak niskie? Na kanale Biznes pojawił się materiał na ten temat, ukazujący, kto stoi za zbożowym kryzysem. Dlaczego to nie tylko ukraińskie zboże wpłynęło na spadek cen w Polsce? Kto posiada aż 85 milionów hektarów uprawnych i destabilizuje rynek? Zapraszam do materiału, który wyświetla się na ekranie końcowym.